Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Backpack Battles. W dzisiejszym odcineczku zagramy sobie dość ciekawy build. On będzie się skupiał głównie na Mr. Struggles, bo on nam daje możliwość na plushies, czyli jeżeli dobrze rozumiem, to są właśnie te takie kukiełki, jakieś pluszowe rzeczy. O, pluszowe rzeczy typu na przykład jest Miss Fortune, przepraszam. Miss Fortune i właśnie, i chodzi, i główny zamysł jest taki, bo ta Miss Fortune, ona dostała buffa bardzo mocnego, nawet kilka razy chyba bodajże po opaczach, po kilka razy rzędu. I gramy sobie ją, i gramy sobie mana orby, żeby mieć dużo many, blueberryski, nakładamy milion tych. Milion many, bo ona się będzie stakować i będziemy dostawać kolejne buffy właśnie z mana orba. Mana orbik. Dokładnie taki jest plan, czyli po prostu stakujemy sobie jak najwięcej many z Mr. Fortune i dodatkowo ten fatik będzie wlatywał, więc fajna opcja się wydaje. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Niski gold, więc wydaje mi się, że jaki starcik przyjemny. Wydaje mi się, że to nie będzie jakoś turbo trudne, żeby tutaj zajść gdzieś tam wyżej z tym buildem, a ten buildzik wydaje się dosyć przyjemny, muszę to przyznać. Bananka sobie weźmiemy. W ogóle ja bym wziął też Wooden Buckler, bo ja strasznie lubię shielda. Nie wiem, bardzo mi się podoba mechanika shielda. Wydaje mi się, że jest turbo mocna. Zobaczymy, czy w ogóle pokonamy tutaj przeciwnika, bo on ma bardzo dużo burstu, a my nie mamy właśnie shielda. Ten shield by nam się przydał w tej sytuacji, ale może go... O, ładnie, bardzo ładnie. Podoba mi się to. Dobry, mocny start. Jest to na pewno in plus dla nas. Dobrze, i teraz w takim razie, posiadając taką sytuację, czyli mamy bardzo ładnie poukładane to wszystko, możemy skupić się... piguś. Piggy bank. Jest jeszcze Pestil Flask, niekoniecznie. Leather Baga dorzucimy po prostu i chyba tyle, póki co. Tutaj, no tak jak mówię, musimy wejść na moment, w którym będziemy mieć te unikalne akcesoria, czy tam unikalne itemy klasowe. O, ale na razie jest dominacja. Nie no, ta spirka, ona też chyba buffy dostała nieraz już, więc ta spirka fajna jest na początek. Na początek? Co to znaczy w ogóle na początek? Nie wiem, ale fajna jest na początek na pewno, żeby sobie ją zagrać. Dużo bananów, dużo rzeczy. Customer carda weźmiemy. Kurczę, no customer card za dwójeczkę. To na pewno nam się przyda właśnie w sytuacji, w której Piggy Banga też sobie weźmiemy, no bo będziemy chcieli dużo rolować, żeby dostawać te mana orby. I właśnie, nie powiedziałem. Zagramy sobie jeszcze na Manthirsta, jeżeli dobrze to czytam. Nigdy nie wiem, jak to się czyta. Tutaj jest lekki problem, bo moglibyśmy szybciej zbić ten blok. Aczkolwiek on obrażeń to ma tyle co nic, więc w teorii powinniśmy to wygrać, tak mi się wydaje. No i jeszcze jest Poison, na spokojnie. Dajcie znać w ogóle, co sądzicie o tym buildzie, jak już sobie pogramy, jeżeli oczywiście nam wyjdzie. Miejmy nadzieję taką, że nam wyjdzie ten buildzik. Okej, jest kolejny plecaczek. Nawet możemy go póki co zrobić tak. Czy nie jest to jakoś turbo opłacalne, ale wydaje mi się, że nie jest to też złe. Zróbmy coś takiego. Ja bym jedynie co to nawet... Nie no, to kurczę... Walczę z myślami, ten Pocket Sand 1 i Piggy Bank 1 chyba nie ma jakiegoś większego znaczenia. Dobra, zostawmy tak. I teraz przeciwnik z shieldem. No niekoniecznie. Czy tam z blokiem. Ja na to shield mówię zawsze. Jakoś mi się bardziej, lepiej mi się kojarzy, bo blok to wiecie, że jak... A nie wiem. Ale ten poison tutaj nam bardzo ładnie wchodzi. Póki co to jest łatwy przejazd nad przeciwnikami. Niezmiernie mnie to cieszy. Za złotóweczkę na buff call na pewno tam dodatkowy jeden obrażeń raz na jakiś czas będzie w cenie. Możemy sobie dalej zrobić tak samo jak mieliśmy. Dobra, i teraz zastanówmy się. No chyba niekoniecznie. Funny pack. Jak najbardziej. Funny paczek tutaj wleci. Tylko pytanie, czy ja bym chciał, żeby ten funny pack na przykład wleciał jakoś inaczej. Czyli...
Coś takiego. Ten funny pack tutaj jest spoko. Zróbmy to tak. Wygląda to dosyć solidnie. Na pewno chcemy przyspieszać tą spirkę, no bo póki co mamy tylko i wyłącznie spirkę jako jako tutaj zadawanie obrażeń. Gemstone też jest. Znaczy, Box of Riches. Ale gemstone'y też by nam się fajnie tutaj sprawdziły. Dobrze, no to ja to tak zostawię. Nie śpieszy nam się, wydaje mi się, że póki co to mamy dosyć solidny ten buildzik. Zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało tutaj na przeciwniku. Okej. Okay. 2 do 8 jest 3,7, on bije 3, więc w teorii bijemy więcej. W zależności od tego, jak nam to się będzie tutaj skalowało. W sensie, ze szczęściem oczywiście. Ale chyba... 1 HP na spokojnie, jak szefowie. Okej, okay, mamy coś takiego tutaj, więc możemy od razu sobie zarzucić ten Box of Riches. Oczywiście go zdejmuję, bo tutaj już staram się nawyk wrzucić, żeby zdejmować ten gemstone, jeżeli nie potrzebuję. A w tym wypadku nie bardzo potrzebuję. Sekundy, bo on dostawię, już nie pamiętam. Unique items. A teraz tak, pytanie. Mister. A czemu nie pokazuje? Aha, bo na manę. To jest legendary, a Miss Fortune jest epickim. Czyli ten unikalny to nie jest to, na co byśmy gdzieś tam polowali. Więc w takim wypadku chyba sobie odpuścimy i polecimy dalej. Dalej. Corrupt Crystal też nie jest zły. Stamina Sack. Możemy czy nie możemy? Dobra, zostawmy go sobie. W razie czego. A, i właśnie, nie powiedziałem. Na pewno będziemy chcieli zagrać też Manthirsta, właśnie, czyli Mana Orbig i Hungry Blade. To jest to, na co gdzieś tam będziemy polować w przyszłości. Tutaj kolega jest dosyć mocny i nie wiem, czy nie wywrócimy się na niego pierwszy raz w tym odcinku. Oj, tak, no, tutaj ewidentnie, że nas, delikatnie rzecz ujmując, prześcignął w zadawaniu damage'u, niestety. Ale dobrze, nie ma co się gdzieś tam bardziej przejmować. Póki co. A, możemy zrobić tak, o, teraz tak. Ja bym chyba wolał zmniejszony healing procentowy. Dorzućmy sobie oczywiście Saka i szukamy kolejnych tutaj opcji. Opcji troszkę jest, ale pytanie. Pytanie następujące. Moglibyśmy jeszcze dorzucić na przykład tutaj, żeby troszeczkę jeszcze poprzyspieszać nam nasze jedzonka. Zastanawiam się nad Heart Containerem, czy też nie byłby fajny. On jest za 12, ale moglibyśmy już go zagrać z Corrupt Crystalem. To też nie jest głupie, bo ściąganie w early game'ie buffów, jak przeciwnicy no nie mają dużo tych buffów, jest całkiem przyjemne. Na przykład tego wampiryzmu moglibyśmy mu ściągnąć. Jednym problemem na pewno jest to, że my nie mamy za bardzo... już wam mówię czego. Tutaj chyba... Oj, nie wygramy. Niestety. Dobra. Trzeba coś zrobić. Jest witch. Więc bierzemy tego witcha. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobrze. Oczywiście. Ale w tym wypadku możemy zrobić tak dalej. I będzie kepasa tak zwana. Kepasa amigo. O, nawet coś takiego dorzućmy. Dobra, teraz pytanie, czy my chcemy mieć ten węgielek tutaj, czy w plecaku? Może być tutaj włożony ten. Na armorze, czy tam na tym hard containerze naszym. Dobra, sprawdźmy, jak to będzie tutaj śmigało. Czy w ogóle będzie to śmigało? O Jezu. Deck of card. Zabawny. Ty, no muszę wam przyznać, że za bardzo to nam gierka nie chce dać itemów, które potrzebujemy. Okej. Okay. Już jest coś. Już gdzieś tam coś powoli, ale to bardzo powoli. Nie wiem, czy bym nie chciał zrobić. Kurczę, jakby to zrobić, żeby to było dobrze zrobione.
Można byłoby na pewno tak zrobić, żeby te dark itemy fajnie tutaj współtworzyły nam ten deczek. Dobrze, zróbmy też tak. Zróbmy coś takiego. Pyk, pyk. Dajmy tego piggy banga, póki jest. No i ja zdecydowanie mocno potrzebuję. O! Za jednego banana możemy wymienić. Ja zdecydowanie potrzebuję po prostu tych naszych itemów, które... Okej, jest Hungry Blade. Coś już mamy. Tylko pytanie, czy to wystarczy. Bo tak jak mówię. O, dobra. Będziemy ściągać troszeczkę armora z przeciwnika. To jest na pewno w cenie u nas. I jeszcze mamy spajki, więc to będzie też fajnie, fajnie tutaj współgrało z jego trzema broniami. Brońmi chyba się powinny mówić. Chyba tak. Ale patrzcie, jak ten blok szybko zszedł. To jest ten plus. Pięknie. 17 spajków w ogóle. Niesamowite. Dobra, i teraz tak. Ten Hungry Blade bije 3-6, więc on bije więcej. I pytanie. Czy my tu chcemy jakoś kombinować? Tak, to jest medium dalej, więc... więc ten medium to nie jest zła opcja dla nas. Okej, możemy zrobić troszeczkę odwrotnie. Oj, nie tak jak chciałem za bardzo. Ale ja chciałem coś takiego. Okej. Tu dorzućmy to. Dorzućmy mieczyk, ten Mantrist. Zróbmy to tak. Dobra, to teraz siedzi dosyć przyjemnie. O, możemy dorzucić ten szafir. I teraz tak. Co byśmy tu jeszcze mogli dorzucić, żeby było dobrze? Na pewno jakiś blueberry-sik. Blueberry-sik? Blueberry-sik. O, i Miss Fortune jest. Fajnie, tylko my nie mamy jak generować. Jezus Maria. Cały build, który miał się opierać na tym, że będziemy generować laka, a my nie generujemy tego laka. No i co teraz? To jest za dwójkę w ogóle. Też fajne. Nie wiem. Dobra, no sprawdźmy. Może nie będzie źle. Tutaj powinienem coś wrzucić. To moja wina ewidentnie. Okej. No i póki co to idzie jak krew z nosa. Kurczę, niestety. My z Fortune oczywiście dorzucimy sobie. W takim wypadku, tylko to Miss Fortune trzeba byłoby dorzucić. Tutaj na przykład. Albo tak. Okej, dobra, ja tu już coś widzę. Coś takiego nawet. Potem mogę wziąć za piątkę, dorzucić tutaj kolejny plecaczek. Tę potkę wrzucimy sobie oczywiście. Niech ten szafirek się tutaj odpala. Dobra. No możemy wziąć, czemu nie? Im więcej tych dark itemów, tym lepiej dla nas, bo one się fajnie kombią. Tylko no jest problem, bo... Ta Miss Fortune nie robi nic. Póki co. To jest definitywnie problem. No. Kurde, cały czas brakuje. Chociaż? O, ale było blisko. No mówię, brakuje tej jednej rzeczy, która by nam tutaj pomogła. Jezus Maria, no dobra, no ja wezmę. Bo to praktycznie jak za darmo. Ale bez przesady, ty no. Bez przesady. Bo to się robi troszkę dziwne. Tak troszeczkę, wiecie. Bererampam. Bererampam. Tak, zróbmy to tutaj. Nie wiem, muszę to na pewno zrobić jakoś tak. Tylko szkoda tracić tutaj jednego fanypaka. Ale ty można go zawsze, delikatnie rzecz ujmując, przestawić. Przestawimy sobie go tak. Pyk. To teraz będzie miało troszeczkę więcej na pewno sensu. O właśnie.
To wszystko fajnie teraz współgra, tylko nam brakuje tych korowych itemów. I to jest problematyczne dosyć mocno. Okej, okay. Może nie będzie źle, może tutaj będzie win. Ona w ogóle staminy nie ma. That's right. Nie wiem w ogóle jaki to jest build dziwny. I pokaż to. Ile to zadało obrażeń. Poison 80 u niego też. U niego 105 poisona, ale dużo się healowaliśmy też. Angry Blade 57. Nie wiem, nie rozumiem, ten Deathgate 18%. 36 obrażeń zadało. Czemu aż 3? W sensie to jest overkill troszeczkę. Uuu, jest mana orb. Patrz pan. Panie kolego. Fajna sprawa. Podoba mi się to. Mana orbik. Ja nie wiem, czy to wystarczy i to jest problem. My jeszcze blueberrysy potrzebujemy. A nie za bardzo widzę... Jest blueberry. Okej, okay, dobra. We are cooking here. Dobra, zróbmy coś takiego. Plecik też by nie był głupi. Żeby go tu dorzucić. Dobra, dobra, dobra. Okej. Okay. Sprzedam, dorzucę tą potę, niech będzie. Miss Fortune kolejna, oj. Ale ileż to będzie troszkę za dużo chyba. Bo to jest 3,5, 3,5. 3 sekundy, to 4. To byłoby dać tak. Tylko to trochę... Dobra, no zostawmy to tak jak jest. Miejmy nadzieję, że ugramy tą jedną rundę. Bo jak nie ugramy na kolegę, to może być lekki problem. Lekka tak zwana kaplica. Okej. Wyjdzie? No. Pięknie. Dobra, już to zaczyna działać. Jeszcze dwa tylko. No my tej Miss Fortune nie potrzebujemy. My potrzebujemy po prostu jak najwięcej mana generatorów. Tylko i wyłącznie tak naprawdę. Mana generator. Give me that shit. Leather bootsy za trójkę, one nie są głupie. Jest flety też. Flety też nie byłby głupi, bo my potrzebujemy jednak tej many dużo. Ale co więcej, dobra, zróbmy tak, że tego gemstone'a wyrzucimy na rzecz nawet tego heala za 12. Bo on nam, ten heal nam da dużo, no bo to jest 12 zawsze, prawda? A my potrzebujemy jednak wygrać tej gry, więc nie możemy liczyć na kolejne gemstone'y, bo to jest troszeczkę too weak. Oj, tego się będę obawiał. Bardzo mocno, to muszę przyznać. Szybko jakiś lag, jakieś coś, żeby to troszkę tych obrażeń zadawać większych. Cholipka. Tylko na co nam aż tyle laku? Ajajaj, no niestety, my nie zadajemy obrażeń. Chociaż? No! Żartowałem. Nie wiem, totalnie ogrywańsko jest zrobione. Okej, okay, potrzebujemy kolejnej Miss Fortune, bo tu widzę, że jednak wystarczy tej many przy gdzieś tam dłuższej walce. To jest też super. Zdajbyśmy manę. Dobra, bierzemy tą fanfarę. Dobra, okej, okay, dorzućmy to, czemu nie. Dostaniemy wtedy większe tutaj korzyści. Z tego, no i co, i liczymy na kolejny winek. Dawajcie, ten jeden mana orbik. Let's go. Let's go, dawajcie panowie, pyk pyk. Dobrze. Mana się odpali, 30 many potrzebujemy. Ładnie ściągamy buffy też przeciwnikowi. Okej. Okay. Dobra, to powinno wyglądać dobrze. Jeszcze Fatik będzie wlatywał na niekorzyść przeciwnika. Jeszcze hit tu wleciał. O kurde. Bo my zgarniamy ten hit. Ej, dobra, wygląda to dobrze. Udało się. Niesamowite rzeczy. A byłem pewny, że już przegramy. W sensie, że już jest troszkę po jabłkach. Dobrze, no szukamy kolejnych mana orbów. To jest najważniejsze dla nas. W tym wypadku.
No ma na orbie jakieś. Mr. Struggle jest za czwórkę, no to jest jak za darmo, prawda? Więc ja to kupię. O, dobra. Dobra. Można byłoby tu przerzucić. Ma na orba tu wstawić, ale sekundę. Teraz pytanie, za co byśmy chcieli to na przykład sprzedać? No możemy ten Box of Riches sprzedać. Jakbyśmy tu dorzucili, to nie jest źle. Ale tu też jest super. Dobra, jak przerzucę tak. Okej. Coś takiego. Dobra, bo ten Hungry Blade bije po prostu tak szybko, że my będzie tej many powinniśmy dużo więcej dostawać. Tak jest plan co do zasady. Dobra, i w takim wypadku, i teraz tak. Fajnie też byłoby gdzieś tam nakierować tą Miss Fortune, żeby ona, jakby wam to powiedzieć, żeby ona generowała w późniejszym momencie na przykład wampiryzm, który działa super z Hungry Blade'em. I teraz pytanie, czy my chcemy od razu robić ten mana thirst? Ale chyba tak. Chyba możemy robić, bo wydaje mi się, że w następnej turze zdobędziemy mana orba. Tak mi się zdaje. Ale zobaczmy to, jak to będzie śmigało. O, tutaj też ciekawy bildzik pod Dark Saber. Teraz pytanie, bo my nie trafiamy nic. Ale to też nie jest jakoś turbo istotne. Nam zależy. Okej, spajki się odpaliły, to niedobrze. Ciężko. Dobra, jednak ten Blade zrobił troszkę roboty dla przeciwnika. Okidoki. I teraz tak. Mana Orbik. Mana Orbik? Panie. Pan mi da Mana Orba. Dziękuję. Czcigodny człowieku. Za wysłuchanie mych modów. Uuu, ja nie wiem, czy to nie jest must have. Tylko my jakby dalej mało używamy, w sensie mało generujemy tego laka i to jest problem. Ale zastanawiam się bardzo mocno. Bo my many teraz będziemy bardzo dużo generować. Ale co z lakiem? Dobra, zarezerwuję. Może się uda wygrać następną rundę. O Jezus, smoczki. Ale one nerfa dostały, nie mogą być aż tak silne, prawda? Prawda? Co tu się dzieje? Dobra. Pozdro 600. Dobra, to by było na tyle w dzisiejszym. Nie no, nie wiem. Psycha siada czasami. Dobry, no dobry bildzik chłopaczyna zagrał. Dobry bildzik. Ale nam też nie, no jakby, kurczę, no. Blueberriesy, gdzie one były całą grę? Jeżeli ja jakiś zmisowałem, to debil ze mnie. No i tyle tak naprawdę. Dajcie znać, co sądzicie o tym buildzie. Wydaje mi się, że on jest fajny, tylko trzeba fajnie, w sensie trzeba umiejętnie jakby manewrować tymi mana orbami, żeby później to Miss Fortune dawała te buffy, które chcemy, czyli na przykład właśnie wampiryzm. Żeby nasze bronie też nas healowały, bo tutaj praktycznie heala nie mamy, oprócz tego ananasa. Więc tak, no i wiadomo, health potion. Więc tak, dajcie znać, zostawcie łapę w górę, subskrypcję i komentarz, my się widzimy w kolejnych odcinkach z Backpack Battles. Trzymajcie się, hej hej!